Seweryn Lipoński, witam Państwa. Już za nieco ponad tydzień wystartuje w Poznaniu wyścig kolarski Tour de Pologne. A Państwa i moim gościem jest dyrektor wyścigu Tour de Pologne, przed laty również wyczynowy kolarz, wicemistrz olimpijski z Moskwy, medalista Mistrzostw Świata Czesław Lang. Witam Pana, dzień dobry. Ja również, witam bardzo serdecznie. Jak to się stało, że akurat w tym roku w Poznaniu wystartuje wyścig i będzie finisz pierwszego etapu również w naszym mieście? Dlaczego akurat Poznań? Tour de Pologne, wiadomo, to są wielkie emocje sportowe. Jest to wyścig World Touru, czyli najlepsze drużyny świata, te, które teraz, jeżeli ktoś się interesuje kolarstwem, widzimy na Tour de France, przyjeżdżają do Polski, do tego zapraszamy jeszcze drużynę Dzikie Karty, czyli najlepsi kolarze całego świata i ten poziom sportowy już jest top topów, z strony sportowej już nic nie możemy podnieść. Jesteśmy na najwyższym poziomie, tam gdzie właśnie jest Tour de France, czyli Giro d'Italia, jesteśmy w World Tourze. Ale postanowiliśmy bardzo, bardzo popracować przez ostatnie lata nad drugą taką jakby ścieżką, która towarzyszy takim imprezom jak właśnie etapowe wyścigi kolarskie, że oprócz tych emocji sportowych możemy promować i pokazywać nasz kraj, nasze miasto, tam gdzie jadą kolarze. Bo... Czyli postanowiliście się nie ograniczać do południa, bo zwykle wyścig kojarzył się właśnie z południem Polski, tylko pójść w nieco inne strony. Tak, Tour de Pologne ma takie zadanie, że byliśmy na wschodzie Polski, bo było województwo lubelskie, Podkarpacie, później właśnie tutaj na południu Polski, bo zawsze góry musimy włączyć, ale dawno nie byliśmy tutaj wyścig na zachodzie. Wyścig kolarski bez gór, to nie byłby wyścig, prawda? Dokładnie, na zachodzie Polski dawno nie byliśmy, a Wielkopolska jest takim miejscem, gdzie skąd pochodzi wielu, wielu kolarzy, wielkie tradycje kolarskie. Teraz też wielu ludzi jeździ na rowerach, biorą udział w różnego rodzaju imprezach, więc postanowiliśmy tę imprezę przywieźć tutaj do województwa wielkopolskiego, do Poznania, żeby też właśnie przybliżyć i kibicom najlepszych kolarzy świata, ale też przy okazji tego promować Polskę, promować nasz kraj na całym świecie. Transmisja z tego wyścigu trafia do ponad 100 państw. A miasto bardzo musiało zabiegać, żeby wyścig właśnie zaczął się w Poznaniu? Czy pan prezydent tutaj czynił zabiegi? Tutaj macie fantastycznego prezydenta, który też jest sportowcem, który też kocha sport, jeździ na rowerze i uprawia inne sporty, boks między innymi. Także, że czuje sport i przede wszystkim czuje, jak to jest duża promocja. No bo zobaczmy, jak z tego etapu będziemy mieli 5 godzin transmisji, z tego etapu, gdzie wystartujemy, start będzie w miejscu Targów Poznańskich, meta na torze Aeromobil klubu, no to naprawdę przejeżdżamy około 186 km przez całą Wielkopolskę. Można pokazać, można wypromować i mówię, ktoś, kto czuje promocję, to wie, jaka to jest wartość i warto się włączyć w organizację tego wyścigu. Prezydent Jaśkowiak obiecywał w zeszłym roku, że do lipca pokończy wszystkie remonty. Nie do końca się udało, centrum miasta dalej rozkopane, ale wam to chyba nie przeszkadza. Tak, oczywiście, no nie mamy aż na to wpływu. Na pewno wyścig mobilizuje też, bo wyścig jest wizytówką naszego kraju, wizytówką miast, które prawda mamy tutaj, bo transmisja idzie właśnie do ponad 100 państw na całym świecie, jest doskonale zrobiona. Telewizja Polska współpracuje z firmą francuską, która na ogół robi tak duże wyścigi jak Paryż-Roubaix, jak Tour de France i wiele, wiele innych wyścigów, także no już jak mamy tych kolarzy tutaj, jak się chwalimy tą Polską, to chcemy, żeby pokazać to, co jest piękne, to co jest ładne i dlatego jak gdzieś są dziury, to te dziury staramy się prosić gospodarzy dróg, żeby te dziury polikwidować, poza przez centrum miasta nie jedziecie, więc to jest akurat plus. Nie będzie rozkopów na trasie. Na pewno też robiąc taki wyścig, nie chcemy bardzo komplikować życia w mieście, prawda? Stąd jak najłatwiej start z terenu Targów Poznańskich. Wyjeżdżamy startem takim honorowym poza miasto i tam już jest start ostry, a wjeżdżamy też, no i meta będzie w takim miejscu, gdzie raczej nikomu nie będziemy przeszkadzali, bo to jest tor samochodowy, czyli na pewno będzie bardzo piękny, widowiskowy finisz tego etapu pierwszego. Zapowiedział pan w rozmowie z Polskim Radiem, że szykuje się niesamowity wyścig. Skąd to przeczucie? No na pewno patrząc na listy startowe, które są, no widzimy jak pięknie jedzie w tym tegorocznym Tour de France Michał Kwiatkowski, Rafał Majka, zapowiedzieli, że wezmą udział w tym wyścigu. Pierwszy raz wystartują obydwaj w Tour de Pologne w jednej edycji, bo tak jakoś się omijali do tej pory. Się, ale wygrywali jeden... obydwaj w przeszłości, ale nie rywalizowali jeszcze tak, ze sobą. Jeden i drugi wygrał Tour de Pologne właśnie po przejechanym Tour de France, ale generalnie będzie 18 Polaków. Będą to zawodnicy z różnych ekip, w różnych ekipach World Touru, będzie
reprezentacja Polski, ale jak się spojrzy na listę startową, to mamy tam zwycięzców takich wielkich turów jak Tour de France, Grand Thomas, inni, wielu dobrych sprinterów, a wyścig jest tak przygotowany, że jest dla każdego kolarza tutaj miejsce. Są 3 etapy dla sprinterów, 3 etapy dla górali, czasówka, także wygra najlepszy, najlepiej przygotowany zawodnik. Pan ma jakiegoś cichego faworyta? Nie, Tour de Pologne też ma taki charakter, że odkrywa ciche. Na przykład przyjedzie Joel Almeida, który wygrał Tour de Pologne i też zapowiada, że chciałby tutaj powtórzyć swoje zwycięstwo. No, Rafał Majka, Michał Kwiatkowski, widać w świetnej formie, ścigają się przed swoją publicznością, to dodaje skrzydeł. A ta lista naprawdę jest bardzo bogata i tych emocji sportowych będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Czasami wyścigi pamięta się z takich właśnie emocjonujących rywalizacji o zwycięstwo, czasami niestety pamięta się też z wypadków. I tutaj moje pytanie w nawiązaniu do tego, co zdarzyło się 3 lata temu na finiszu w Katowicach. Pamiętamy koszmarny wypadek. Pytanie, czy wyciągnęliście wnioski i czy mamy gwarancję, że taka sytuacja nie zdarzy się w Poznaniu czy na którymś z kolejnych etapów Tour de Pologne? My wniosków nie musimy wyciągać, bo to nie była wina organizatora, tylko to był fał kolarzy. Jak ktoś się interesuje kolarstwem, proszę sobie spojrzeć na Tour de France, zobacz ile jest krach. Kolarstwo jest sportem, gdzie to jest wpisane do regulaminu jakby kraksy i tutaj nikt tego nie uniknie, czy to na finiszu, czy gdzieś ze zjazdu i tak dalej, także my robimy wszystko, żeby było jak najbardziej bezpiecznie, a kraksy w kolarstwie były, są i będą, także tutaj nie ma takiej opcji, tu jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło w Katowicach, to gdyby kolarz kolarza nie wepchnął w barierki, to nic by się nie stało, prawda, tutaj to był faul, tak samo jak często jest, widzimy, że jakiś kolarz gdzieś odbije w lewo, w prawo, drugi kolarz mu się zawiesi na kole, czy nie wiem, jeden się przewróci, reszta na niego wpadnie. No, kolarstwo jest takim sportem. Sportem dla ludzi twardych. Tam dla mięczaków nie ma miejsca i każdy z kolarzy się liczy z tym, że musi się gdzieś liczyć z tym, że może się przewrócić. Ja nieraz pamiętam z Leszkiem Piaseckim, jak jeździliśmy w peletonie i zawodowym takim, były takie sezony, że miałeś 15 krak w sezonie. Podnosiłeś się i jechałeś dalej. To jest sport twardy. Tutaj... Tak, to jest charakterystyczne, tak, że kolarze tak, nawet że po tych kraksach stają, jeśli mogą tylko nie jechać. Nie ma co się dziwić, jeżeli jest kraksa. Pewnie gdyby samochód wjechał w peleton, no to o, coś niedograne, prawda? A jeżeli kolarz wchodzi w zakręt, poślizgnie się i się przewróci, no sorry, no taki jest ten sport. Kolarstwo kojarzy się też niestety z różnymi dopingowymi historiami. Akurat one się zdarzały w tych największych turach Tour de France, na przykład cała ta historia z Lensem Armstrongiem. I tu pytanie, czy pana zdaniem kolarstwo jest w stanie odbudować, może już odbudowało po części swoją reputację wśród kibiców, żeby nie kojarzyć się tylko z dopingowiczami. Żebyśmy mieli pewność, że ci, którzy rywalizują, czy to w Tour de Pologne, czy w Tour de France, czy w Giro, w Vuelcie, są czyści. Oczywiście to nie jest rola organizatora. My mamy zorganizować wyścig, mamy go zabezpieczyć, żeby był bezpieczny, żeby był dobrze przeprowadzony. Pytam pana bardziej jako do tego byłego są kolarza i fascynata komisje kolarstwa. I tak dalej i one się tym zajmują. Jak widzimy, przez wiele lat od czasów nie ma afer dopingowych. Widzimy, że to jest naprawdę już tak bardzo, bardzo pilnowane. Jest paszport biologiczny, czyli każdy kolarz przed wyścigiem już się bada, czy nie ma jakichś środków zabronionych. Jest taki program Adams, gdzie każdy może być w każdej chwili, byśmy byli kolarzami na przykład, byśmy powiedzieli, że jesteśmy tu na tym placu, może przyjść ktoś i powiedzieć, a dajcie, ja wam zbadam krew. Czyli nie ma tak, że tylko na zawodach się badają. Czyli jest naprawdę bardzo, bardzo silna kontrola i nie ma już tych afer, a myślę, że ktoś, kto chciałby poznać bliżej kolarstwo, polecam taki serial na Netflixie, Tour de France w sercu peletonu. I zobaczycie Państwo, jak kolarstwo jest pięknym sportem, jak jest trudnym sportem, gdzie kolarz często podykuje, bo inaczej jest jechać, a inaczej się ścigać. Tak teraz coraz więcej ludzi jeździ na rowerach i mówi, a ja też tam 200 km przejechałem. Przejechać 200 km, a ścigać się to są dwie różne bajki. To jest tak jak, nie wiem, pójdziesz na strzelnicę i sobie strzelasz do tarczy, a pójdziesz na akcję jakąś bojową i ty strzelasz i do ciebie strzelają. Mniej więcej taka sama adrenalina, takie same ryzyko. A jeżeli chodzi jeszcze raz o doping, mówię, zajmują się tym bardzo dobrze, bardzo mocno różnego rodzaju komisje antydopingowe. Na czele takiej międzynarodowej komisji jest Witold Bańka, Polak zresztą, który został szefem tego i póki co
wszystkie te próby, wszystkie te testy, które były, nie wskazują, że ktoś brał doping. Myślę, że branie dopingu w dzisiejszych czasach to jest takie ryzyko, to jest takie trochę samobójstwo, bo jest tak ścisła ta kontrola, mocne to sito, że naprawdę tam ciężko gdzieś się przemycić z czymś i tam sobie coś wziąć. A jeżeli ktoś coś weźmie, to będzie złapany i koniec. I zdarza się, że takie historie na przykład wychodzą po latach i kładą się cieniem też na zawodników. Wydawałoby się oczywiście, znakomitych również w lekkiej atletyce na przykład. Cały sport ma z tym problemy, więc kolarstwo nie musi się biczować. Miało swoje problemy. Winny został ukrzyżowany. Armstrong został odebrany mu wszystkie tytuły i tak dalej, więc jest to też taki przykład dla tych, którzy by chcieli dalej to robić i życie idzie do przodu. Za rok igrzyska w Paryżu. Pytanie, czy Pana zdaniem Polska ma szansę na jakiś sukces, taki jak na przykład medal w Rio de Janeiro na jednych z poprzednich igrzysk Rafała Majki? Na pewno to takie pytanie nie jest za bardzo do mnie skierowane. To byśmy musieli zapytać prezesa Polskiego Związku Kolarskiego. Teraz Pana bardziej jako również kibica pytam. A mnie jako kibica życzyłbym tego, no bo ja nie zajmuję się szkoleniem, nie mam, ja organizuję imprezę. Ale na pewno no, życzyłbym Polakom sukcesu takiego. Mamy na razie póki co topowych takich zawodników, to jest Rafał Majka, Michał Kwiatkowski. No i mam nadzieję, że w międzyczasie gdzieś się dochowamy następnych jakichś takich talentów. No właśnie, bo Majka, Kwiatkowski, Bodnar, oni wszyscy są już po 30. Czy są jakieś rosną młode talenty? No to wie pan, no mówię, to nie jest do mnie pytanie. My robimy też taki wyścig. Ale z tego, co pan obserwuje. A z tego, co obserwuję, na pewno jest duże zainteresowanie kolarstwem. Dużo młodzieży jeździ na kolarstwie. Jeżeli chodzi o szkolenie takie centralne, to naprawdę nie mam zielonego pojęcia, bo to jest naprawdę rola Polskiego Związku Kolarskiego, gdzie powołuje się kadrę, wybiera się najlepszych zawodników i uczy się ich tej dyscypliny sportu. Czy to będzie kolarstwo, czy triatlon, czy bieganie, czy strzelanie, prawda? Żeby był uczeń, to musisz mieć dobrego mistrza. A żeby mieć dobrego mistrza, to trzeba stworzyć warunki do szkolenia tego adepta, prawda? No i to na pewno nad tym trzeba popracować. To jeszcze na koniec jedno pytanie o Tour de Pologne. Zagości w Poznaniu na dłużej? Czy będziemy musieli znów czekać kilkanaście lat, aż wróci do naszego miasta? No oczywiście, tak jak powiedziałem, Tour de Pologne to oczywiście wielkie emocje sportowe, to jest World Tour, czyli mamy tutaj naprawdę tych emocji sportowych bardzo, bardzo dużo, ale też i promocja Polski, więc szukamy w różnych miejscach, bo tam byliśmy, mówię, na wschodzie Polski, na Podkarpaciu, byliśmy w Zakopanem, Bukowina, więc na pewno będziemy szukali, ale niewykluczone, że powtórzymy tutaj może już w przyszłym roku, jak nie w przyszłym, to za rok, dwa, trzy. To też się wyjaśni, tak samo jak to, kto będzie najlepszy w tegorocznym Tour de Pologne. Czesław Lang, organizator wyścigu Tour de Pologne, a przed laty znakomity kolarz, był dzisiaj Państwa i moim gościem. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Bardzo.